oczekują, bo wieczór się zbliża, ale... Stryk! Katedra Notre Dame. Jak głosi legenda... Które zakupy. No i tyle. Paweł, tak? Paryż. Ujęcie pierwsze. What are you doing, messie? To są dziwki. Ale... I te dziwki trzymają tutaj swoje tory. Stryk! Tu mamy deal. Dziwka dogadała się z kolesiem i idą się bzykać. Pas. Tam, gdzie sikały te wszystkie dziwki, dzisiejszego poranka przyszedł bezdomny i rozkłada swój cały dobytek. What are you doing, messie? Dzień dobry. Moim zdaniem, jak zawsze, najlepsze na rozpoczęcie dnia są telezakupy. Ale to akurat jest pas dla kobiet. Jeżeli kupisz dwa, to płacisz 2 euro mniej. I przesyłka jest za darmo chyba, więc polecam. No i tyle. Strajkują, bo jest za mało Bartka Łysa. Wiele ludzi wyszło na ulicę. Przenosimy się w czasie. Stryk! Przed chwilą się pokłóciłem z takim panem. Nie! Mówiłem do niego że tak, a on do mnie mówił i pokazywał, że mam takiego małego siusiaka. Szanowni Państwo, historyczna postać całego Paryża. Siedzący byk w kapeluszu. No i jesteśmy. Za mną znajduje się katedra Notre Dame. Jak głosi legenda, wiele lat temu w jej okolicach grasował Quasimodo. Koleś z garbem, bardzo brzydki. Ostatnio zaczął grasować Quasimodo. Szybko zostało to wyjaśnione. Ale Quasimodo idealnie wcielił się w Popek Monster. Król Albanii, jakby nie było. Który zaczepiał dzieci i niepełnosprawnych. W Polsce to jest nie do pomyślenia. I don't wanna dance. Bardzo dobrze. Ogromnym fanem okularów, mam naprawdę dużo par. Ale takich myszkę Miki jeszcze nie ma. Ale sklep jest niestety zamknięty. Ale pan założył kraty. Ale przyjdę tu w nocy. Biję szybę i będę miał okulary myszki Miki. Ale w Polsce to jest nie do pomyślenia. Dance with my baby no more. Filmuje się na tle fontanny niewinątek. Jak głosi legenda, tej fontannie złożonych co roku około 500 do 600 dzieci. A ważnym szczegółem, znaczy to nie jest szczegół, że przed wszystkimi Francuzami był tutaj już król Jan III Sobieski z małżonką. Zgumowaciał. Tutaj jest zaklinacz węży. Jak widać, tak zaklął węża, już się w ogóle nie rusza. Zgumowaciał. W Paryżu zaczyna krążyć groźna choroba, to jest trąd manekinów. Rozprzestrzenia się bardzo szybko, może trafi do Polski, trzeba uważać. Także tak. Ale trzeba przyznać, że jak Francuzi piją alkohol, to są naprawdę super poukładani. Wszystkie buteleczki od wina poukładane równo w rządku, od piwka tak samo, pozazdrościć. Moim zdaniem... Za mną grupka meksykańskich turystów. Jak meksykańscy turyści ostatnio byli w Polsce, to ich pobyli na plaży w Gdyni. Pani wnuk to Paweł, tak? Koleś ma wielkie bary i mikropupcia. Ale niestety zdarzają się też tragedie na własnych oczach. Trzeba uważać. Motorowerzysta się wpierdolił. Wszyscy najmodniejsi czarnoskórzy mieszkańcy Paryża przychodzą tutaj do tego fryzjera, do pana Johna. I odcinałem się zgodnie z obowiązującą modą. Pocięta twarz, pała popka, no sprężynki u babki wiadomo, nawadniane pola ryżu, wzora na kolesia, który ma bardzo włosioną twarz, może sobie robić z tym różne rzeczy. W Paryżu często spotyka się takie kobiety, znaczy nie aż tak często, bo w Polsce też coraz częściej się spotyka. Trzeba uważać. Kobiety, które mają wielkie usta. I na to Francuzi mówią ponton, jak masz takie wielkie usta, ponton. Te babki po prostu chodzą po ulicach i pytają się na przykład, czy coś zassać. Te babki się nie całują, tylko cumują. Ale pola elizejskie, tu jest więcej ludzi niż na promocji karpia w Lidlu. Bo jest mi winien 7 płyt CD-ROM-u. No i mam. Francuscy onaniści, onanizujący się przy figurach rozebranych kobiet. Przyczaiłem jednego. No i witam. Za mną park na polach elizejskich. Pomnik stojącej kobiety, ale profesjonaliści mówią na to pomnik pani Haliny. Jest problem z głową. Kurwa. Widać, pani Halina ma nieudane ombre. Jestem Polakiem? Jestem Polakiem. No to muszę coś powiedzieć. Jedyne, czego mi teraz brakuje, to śmiesznego papieroska. Francuska kaczka w kule elizejskiej. Widać od razu. Snopka i nie zna angielskiego. Chyba wiecie, czemu ten koleś jest taki smutny? Nic nie trzeba mówić, prawda? Ten z kolei zadowolony, dumny jak paw. A dlaczego? Chyba jest wszystko jasne. Jestem Polakiem? Jestem Polakiem. No to muszę coś powiedzieć. Wiecie czemu większość ludzi, którzy mieszkają w Paryżu, ma w domu pełno zielonych krzeseł? Ja nie wiem.
Ten niepozorny mężczyzna tak naprawdę do światowej klasy morderca. Od niechcenia, po prostu robi to, bo lubi. Matka wpadła w szał. Ale ludzie nalewają, jakby to była jakaś woda lecznicza, to jest z kałuży zwykła woda. Przenosimy się w czasie. Stryk! Gdzie jestem? Pod Stalingradem! Wieczór się zbliża. Dziwki znowu stoją. Wiecie, jaka jest podstawowa różnica pomiędzy Polakami a Francuzami? Francuzi mają co dwie ulice łuk triumfalny, a my mamy co dwie ulice Paweł. Przypomnienie o jakiejś tragedii, o jakimś niepowodzeniu, o przegranym powstaniu, o wojnie, o śmierci, o tragedii. I to zostaje w głowie, tak? Oni są zadowoleni, szczęśliwi, dumni, a my jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni i smutni. Ale to się zmienia. Znowu spodziewam się dobrej podróży, bo idziemy Jezusa. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Paweł, tak? Murzyn wszedł na lampę i wszyscy się cieszą i klaszczą. Skubany jest dobry.